Hejka kochani, witam was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z Q&A z okazji 50 subskrypcji na moim kanale. Bardzo dziękuję wam za wszystkie subskrypcje. I chcę powiedzieć, że aż 60% osób nie subskrybuje mojego kanału, a ogląda moje filmy. Więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zachęcam do zrobienia. Jeżeli film ci się podoba, to łapkę w górę. No i nie przechodzę już do Q&A. Oczywiście pytanka są z mojego Instagrama, na którego bardzo serdecznie zapraszam, bo jestem tam dość często. Więc tak. Pierwsze pytanie. Ulubiona piosenka. Moja ulubiona piosenka. Wydaje mi się, że jest to nowa piosenka Sobla. Whatever. Jak to było? Kurde, zapomniałam. Fiołkowe pole. Tak. Uwielbiam je. Masz zwierzaka. Mówiłam to już w pierwszym filmie na moim kanale. Gdzieś powinniście mieć odności. Postaram się, żeby tak było. Mam dwa psy. Co lubisz robić w wolnym czasie? No najczęściej to, jak mam wolny czas, oglądam Netflixa. Co sądzisz o K-popie? Jakby wiem, że jest taki styl muzyczny, no wiecie, taki gatunek muzyczny. Nie wiem. Ale nie słucham, nigdy nie słuchałam, więc nie wypowiem się na ten temat. I w ogóle możecie napisać, czy wolicie, żebym nagrywała na białym tle, czy na czarnym tle. Nie wiem, dobra, napisz w komentarzach. Zrobisz room tour. Aktualnie mój pokój jest w mini remoncie, więc jak na razie to nie przewiduję takiego odcinka, ale w przyszłości na pewno kiedyś będzie, więc oczekujcie, kiedyś na pewno się pojawi na moim kanale. Gdzie chcesz iść dalej do szkoły? Kiedyś, jakoś 6 miesięcy temu powiedziała, że chciałabym iść do technikum informatycznego, techniki informatyki. Wiecie, o co chodzi, nie? Do karty wojskowej. Ale niestety, no nie mogę, bo widzę na jedno oko i no wiecie, jednak jest to kasa wojskowa, więc... Kim chciałabyś być w przyszłości? To jest ciężkie pytanie. Kiedyś bym odpowiedziała, że chciałabym być snajperem, snajperką, czy po prostu być w wojsku, whatever. Ale no niestety, widzę na jedno oko i mam zeza, więc no, niestety. Zdalne czy stacjonarne? Tutaj pewnie chodzi o lekcje. No to na pewno wolę stacjonarne, bo się więcej nauczę. Ale teraz jakbyśmy wrócili do szkoły, to... Nie. Lubisz sport? Czy lubisz sport? No... Nie przepadam zbytnio, jakby... Jak już wolę ćwiczyć sama dla siebie, niż w szkole, gdzie muszę, jakby wiecie. Jeżeli miałabyś zamienić się z jakąś samą osobą na jeden dzień, to jaką? Jest to ciężkie pytanie, ale tak bardziej z osób sławnych. To wydaje mi się, że to byłaby Millie Bobby Brown. Bo wiecie, ona to jest jednak jedna z bardziej wpływów nastolatków. I no... Ciekawe by było, na pewno. Jeżeli nie wiecie, kto to jest, no to jeżeli oglądaliście lub słyszeliście o Stranger Things, to właśnie ona jest ze Stranger Things. Tam jest 11, whatever. Masz jakiś plan na przyszłość? Jak tak, to jaki? Na pewno bym chciała dalej rozwijać się tutaj na moim kanale, na moich social mediach. Na które was serdecznie zapraszam, linki macie w opisie. No i w sumie jakichś planów to nie mam. Co będzie, to będzie. Skąd wziął się pomysł do działania na YouTubie? No... Jakoś było to jedno z moich marzeń. Kiedyś to powiedziałam na TikToku. I
No i Maja i Ola? Ola chyba tak, nie pamiętam. Przepraszam bardzo, nie? No jakby zmotywowały mnie, żebym założyła ten kanał, znaczy kanał to ja miałam już, wiecie, ale nie jak byłam na nim. Więc jakoś się stało tak, że nagrywam i mam już 50 subskrypcji w miesiąc, bo jak wy to oglądacie, to już jest równo miesiąc od pierwszego mojego filmu. Wow! Twój ulubiony posiłek. Mój ulubiony posiłek jest to żurek mojej mamy. Z jakiego województwa jesteś? Ja jestem z województwa wielkopolskiego. Przez co masz takie oczko, piękna jesteś. Bardzo dziękuję, naprawdę, nie? Kiedyś byłam hejtowana przez moje oczy. Jak widzicie lub nie, teraz widać. Wstawiam gdzieś tutaj zdjęcie, gdzie to bardziej widać. I jakby mam dwa inne oczy. No ogólnie ja się urodziłam dwoma innymi oczami. Kiedy masz urodziny? Mówiłam na moim pierwszym odcinku, więc jeżeli nie będę iść, serdecznie zapraszam. Ale mam urodziny 1 sierpnia. Od ilu lat się malujesz? To pytanie mnie zaśmieszyło troszeczkę. No bo ja jedynie co robię, jak maluję się, no to robię sobie brwi takim żelem i rzęsy. Góry czy morze? Wydaje mi się, że morze, bo jednak ja mieszkałam długi czas nad morzem. Nad morzem? W województwie wielkopolskim. Pomorskim. No i jakoś często byliśmy nad morzem, więc woda bardziej morze. Czy byłaś w kimś kiedyś szalenie zakochana? Przepraszam. Muszę być poważna, to jest poważniejszy trochę film. Czy byłam kiedyś w kimś szalenie zakochana? Nie. Ile masz rodzeństwa? I to też mówiłam. Mam trójkę rodzeństwa, dwie siostry i brata. Miałaś sytuację, w której się bardzo zawstydziłaś. Jako już moje życie nie jest ciekawe, tym bardziej teraz. No to nie miałam takiej sytuacji. Przepraszam, się tak śmieję, ale nie wiem. Oglądasz anime? Tu mam w ogóle pytanie od Martynki. Bardzo cię serdecznie pozdrawiam, jeżeli to oglądasz oczywiście. Czy oglądam anime? Nie oglądam anime. Znaczy, jeżeli mi wyskoczy, pokaże mi się anime na TikToku, właśnie Martyny, no to obejrzę sobie, ale tak sama siebie raczej nie. Jesteś w jakimś fandomie typu FNAF Edward Undertale. Chyba tak. Nie wiem. Nie jestem. Czy ktoś ci pomaga w robieniu filmów? No niestety, nikt mi nie pomaga, wszystko robię sama, wszystko sama montuję, wszystko sama nagrywam. Ale jeżeli ktoś chciałby mi pomóc, chociażby przy robieniu miniaturek, to możecie do mnie pisać na Instagramie z miłą chęcią. Co ja miałam powiedzieć? Będzie mi bardzo miło, jeżeli ktoś będzie chciał mi pomóc, bo to nie jest takie proste. Ja myślałam, że zajmie mi montowanie odcinka no jakieś 20 minut. Ale to tak nie. Podziwiam wszystkie osoby, które montują filmy codziennie. To jest mega ciężkie, naprawdę. Zajmuje bardzo dużo czasu. Jaki kraj chciałabyś zwiedzić? Mam takie w sumie dwa kraje. Chciałam zawsze, od jakiegoś czasu lecieć do Hiszpanii. Tam jest jak wiecie, na kolorowo. No, ja też uczę się hiszpańskiego, więc fajnie by było, bo mi się trochę jeszcze bardziej poduczyła hiszpańskiego. A drugim krajem jest takie, większość osób tam chciała lecieć, tam być w ogóle. Stany Zjednoczone. Co lubię najbardziej robić? Było podobne chyba pytanie. Nie pamiętam.
Najbardziej. No to ja często nagrywam TikToki i dość lubię to. Też lubię nagrywać filmy dla was. No i jak mówię, oglądam Netflixa, ale jakby to jest tak, że obejrzysz jeden odcinek jakiegoś serialu i to już jakby to się samo zmusza, żebyś obejrzał kolejny. To nie jest tak, wiecie, ulubione kwiaty. To jest takie pytanie w sumie. Ja nie dostaję dużo kwiatów i jakby nie mam jakichś swoich ulubionych. Ulubiony kolor. Jak to mówię? No nie mam też swojego ulubionego koloru. Masz pana kupić jakąś kamerę. Jeżeli będę już większą youtuberką, to na pewno. Ale jak na razie to nie. No ja jakby jestem biednym youtuberem, więc nie stać mi jeszcze na kamerę. Czy jesteś wierząca? No, jestem wierząca, ale tak praktykująca. No to nie za bardzo. Ile masz wzrostu? Wiecie, no możecie nie wiedzieć, to już mówiłam w moim filmie. Mówię to któryś już raz. Ale jakby zadała to pytanie moja siostra. Mam 1,68 m, 1,69 m, 1,70 m, coś w tym stylu, nie? No i oh wow. To wszystko wyrobiłam się tak szybko. Oh wow. Sorry, nie, ale ja myślałam, że stracę dużo czasu na montowanie tego. Ale jednak nie. No więc, jeżeli zostałeś do końca, w komentarzu zostaw to, tutaj się wyświetla. Zachęcam cię do zasubskrybowania mojego kanału. Tam oczywiście na dole. Możesz zajrzeć w opis. Polajkować. Jeżeli ci się oczywiście film spodobał. No i co? No i właśnie, jeszcze jeżeli chcecie, żebym coś nagrała, jakiś film, to możecie pisać na DM-ach do mnie, na Instagramie albo w komentarzach po prostu. Na pewno, jeżeli będę widziała, że większość osób to chce, no to na pewno takie coś nagram. No i co? No i chyba to wszystko. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Bo aż 60% osób tego nie robi, więc zachęcam do subskrypcji mojego kanału. No i zostaw łapkę, powtarzam się, ale wiecie, chcę, żeby moje filmy widział więcej osób, więc tak. A to wszystko. Jak mam się pożegnać? Ja nie wiem. Ja nigdy nie wiem, jak mam się przywitać i jak mam się pożegnać.